No, jest rybka. Jeee! Yeah. Jeee! Yeah. Czekaj sobie. O! Fajny pasiasty. Bardzo fajnie. Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem pokazać, jak wykonuję przypon do dropshota. Co będzie nam potrzebne? Fluorokarbon o grubości 0,28 mm. Haki offsetowe numer 4. Ciężarki wykorzystywane do tej metody w kształcie pałeczek. Oraz całość może dopełnić również krętlik razem z zagrawką. A więc do dzieła. Cały proces rozpoczynam od odwinięcia ze szpulki mniej więcej metra, czasami 1,20 m fluorokarbonu. Odcinam sobie ten odcinek. Następnie biorę jeden z haczyków. Przekładam przez oczko haczyka mój fluorokarbon w ten sposób i mniej więcej wyznaczam połowę, znaczy zaginam ten fluorokarbon na dwie części w ten sposób i tworzę z tego fluorokarbonu pętlę. Taką pojedynczą pętlę. Przekręcam to do góry nogami. Trochę ją powiększam. I mój haczyk. Pokażę to bliżej. To jest taka pojedyncza pętelka. No, mogę ją w każdej chwili rozłożyć. Pojedyncza pętla. Co dalej? Kolejnym etapem jest przekręcanie przez tak powstałe oczko mojego haczyka. Raz, tak, trzeba to utrzymywać w rękach, dwa, tak, przekładam to po prostu przez środek, trzy, cztery, no i niech będzie jeszcze piąty raz, pięć razy. Tak, teraz powstała mi taka skrętka. Zobaczyć, bo pokażę to. Tu są dwie końcówki tego mojego fluorokarbonu, a dokładnie w środku tego skręconego odcinka jest oczko mojego haczyka. Pokażę to. Tak, i zobaczcie tylko, że tylko jeden fragment tego fluorokarbonu, jedna nić, o, pokażę to dokładnie, jedna nić przechodzi przez oczko haczyka. Co robię dalej? No teraz przydatna byłaby trzecia ręka. Ja sobie tu użyję takiego sprytnego chwytaka. Tak. I popatrzcie. Trochę przesunę. Teraz pociągam te dwa moje odcinki fluorokarbonu w dwie różne strony. Wyostrzę. Tak, ciągnąc, zaciskam na tym oczku. O! I o to mi dokładnie chodziło, żeby na tym oczku haczyka powstała taka baryłka, która potem będzie mi pozycjonować cały przypon. Pokażę to jeszcze z bliska. Jest mój haczyk. No i tak wygląda zawiązany węzeł. Zobaczcie, że jedno z tych linek omija oczko. Tak potem ten mój haczyk ma zachowywać się w wodzie. Tak pod kątem mniej więcej prostym, trochę rozwartym w stosunku do linki głównej ma podskakiwać z przynęta.
tak jak powiedziałem, haczyk jest mniej więcej w połowie mojego metrowego albo 1,20 m odcinka i ten górny odcinek, ten, który idzie do góry, ten połączę z linką główną. Najczęściej jest to plecionka. I teraz mamy następujące możliwości. Możemy tutaj dowiązać krętlik razem z agrafką i wtedy łączyć to z naszą plecionką. Możemy również zastosować połączenie bez agrafki. I ja właśnie takie dzisiaj chciałem pokazać. To będzie moja linka główna 0,15, plecionka. I pokażę, jak łączę ją z moim przypanem dropshotowym. Na początek tworzę sobie takie oczko. Przekładam przez tą pętelkę moją plecionkę. No taki odcinek, ja wiem, gdzieś ze 20-25 cm. Tak? I zaczynam go zakręcać wokół mojej, no takiej zdwojonej, mojego zdwojonego fluorokarbonu. Pokazuję ten sposób łączenia również na oddzielnym filmie na moim kanale, można to zobaczyć. Jakieś 8 do 10 razy przekładam. Tak, zobaczcie, co teraz się stało. Powstała właśnie taka pętla z fluorokarbonu i na niej nanizana jest, znaczy okręcona dookoła jest moja plecionka. I teraz wracam z powrotem. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 i 8. I teraz to jest ważny moment. Zobaczcie. Trzeba popatrzeć, w którym miejscu wychodzi teraz z tego oczka ta nasza plecionka. Ona wychodzi do dołu. Tak? A o co mi chodzi? Ponieważ ten odcinek, który został mi wolny, muszę przełożyć dokładnie w przeciwnym kierunku, czyli do góry. W tym wypadku. Tak. I zobaczcie, potem moja plecionka wychodzi z dwóch stron tego oczka i po prostu zaciągam cały węzeł. Tak, mogę go jeszcze trochę tu palcami poprawić. Pokażę bliżej. Pokażę go na palcu. No i wolne końce po prostu odcinam nożyczkami. Zawsze zostawiam takie tam, powiedzmy, z 2 mm. Na wszelki wypadek, gdyby jeszcze ten węzeł nie był zbyt mocno dociągnięty. Połączenie między linką główną a moim przyponem. Także tu mam w tej chwili około 50 cm do mojego haczyka. Natomiast z drugiej strony powstał taki wąs długości mniej więcej 60 cm. Ciężarki, które są przystosowane do metody dropshot, mają taki zaczep. Ten zaczep, jego grubszą część wkłada się na wąs i na żądanej odległości, tak naprawdę będzie to głębokość od dna, tak, zaciskamy to na tym zaczepie i wystarczy tylko pociągnąć. O, zobaczcie, to dosyć mocno siedzi. Pamiętajcie, że w metodzie dropshot ten haczyk powinien
skakać góra-dół i powinien tworzyć taką właśnie dźwignię. Tutaj powinien być kąt zbliżony do prostego między haczykiem a naszym przypodem. Teraz w jaki sposób zbroić taki haczyk do dropshota? Przy tego typu układzie głównie nastawiam się na sandacza, dlatego zbroję ten haczyk taką gumą, powiedzmy tej wielkości, może nie koniecznie zawsze tego koloru. To jest taki Ripper długości 7 cm. I najbardziej klasyczna metoda to jest przez dzióbek, tutaj albo tuż za dzióbkiem, przekłucie tej gumy w ten sposób, tak jak to pokazuję tu. No i wtedy haczyk, chodząc z góry dół, powoduje, że ta przynęta zamiata ogonkiem w górę i w dół. Haczyk offsetowy ma tutaj takie wygięcie. Po co? No, po to właśnie, żeby jak zbroicie w trochę inny sposób ten haczyk tą gumą, tak, jeżeli nadziewacie tą gumę w całości na ten haczyk aż do oczka, żeby ta guma się nam po prostu nie zsuwała. Ona tutaj jeszcze dodatkowo ma takie rozcięcie, tak, żeby było łatwiej ten haczyk potem w tej rybce tu schować, w tym brzuszku. Jak to robimy? Nadziewamy przez główkę i zaraz za główką tutaj, zobaczcie, wychodzimy. Przechodzi ten haczyk dalej i chodzi nam o to, żeby właśnie tutaj na tym zagięciu ta przynęta się nam schowała, ale w ten sposób, tak. I teraz jeszcze dodatkowo przez ten brzuszek tutaj właśnie sobie możemy przejść. No zobaczcie, i teraz tylko grot haczyka wystaje przez naszą przynętę, a haczyk, zobaczcie, schował się tutaj w tym specjalnym takim wycięciu brzuszku naszej gumy. No i wtedy ta przynęta ma właśnie tak zamiatać tym ogonkiem, chodzić na boki, góra, dół. Także takimi dwoma sposobami można taki haczyk offsetowy uzbroić.